Nasze serca popękały z bólu, ale chciałbym Cię, Iwonko, zapewnić, że otoczymy Cię opieką. Nie dzisiaj, nie jutro, tylko cały czas. I będziecie członkami naszego zespołu. I też bym chciał Cię zapewnić z tego miejsca, że nie zapomnimy o Mariuszu. Będzie cały czas żołnierzem naszej jednostki, wisi już jego zdjęcie i będziemy cały czas go wspominali. Będziemy go nosić na naszywkach i będziemy cały czas o nim pamiętali. Kozi, jesteśmy tu wszyscy dla Ciebie. Jesteśmy tu dla Ciebie wszyscy. Cały pododział przyjechał dla Ciebie i koledzy z całej Polski. Nie ma tylko młodego Padiego, bo jak wiesz, dźwigał ciężką tarczę. Noga go trochę boli. Ale obiecał i kazał Ci przekazać, że za rok przybiegnie z Wrocławia do Oleśnicy, żeby zapalić Ci świeczkę. Są wszyscy. Nawet będzie Olo z Januszem przylecą na Twój grób, żebyś mógł ostatni raz popatrzeć na śmigłowiec. Głowiec za chwilę strzelony. W ostatnim pożegnaniu. Komisarz Mariusz Koziarski był wielkim profesjonalistą, człowiekiem ogromnie oddanym policyjnej służbie, człowiekiem niezwykle zaangażowanym w to, co robił każdego dnia, człowiekiem z niezwykłą świadomością tego, że słowa policyjnej roty ślubowania mówiącym o tym, że będziemy strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia, to nie są puste słowa. Dla nas pan podkomisarz będzie zawsze przykładem ofiarności, przykładem wierności i zaangażowania. Odszedł zbyt szybko, stanowczo zbyt szybko. Niech odpoczywa w pokoju. No Mariusz był przede wszystkim zawodowcem. To jest jedno słowo, które może go określić, ponieważ był profesjonalistą w każdym celu. Każdą chwilę w pracy poświęcał nie na odpoczynek, tylko na trening. Był instruktorem i był też takim liderem, który zarażał innych swoją pasją. Interesował się taktyką i strzelaniem przede wszystkim. Był super strzelcem wyborowym i niesamowitym człowiekiem. Ciepłym, miłym, bardzo wyrazistym. Ciągnął ze sobą ludzi. Był jednym z najlepszych z nas, także no tak jak na wojnie zginął najlepszy, bo się nie chował za innych, tylko szedł do przodu. Bardzo dużo kolegów jego przyjechało. Przyjechał z jego rodzinnej wsi, z Podlegnicy, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Znał pan pana Mariusza? Znałem jeszcze przed wojskiem, zanim zaczął służbę w komandosach. Podobno zawsze chciał być policjantem, zawsze chciał być służbą. Tak, z tego co wiem, to jego pasją było właśnie walki wręcz, broń. To co wiem, że ćwiczył tam chyba jakieś karate. Także no, od zawsze marzył o tym. Pan też znał pana Mariusza? No, trochę znałem, nie wiem. Bardzo dobry kolega. Sumienny taki, na którym można było zawsze polegać.